Tak właśnie, jak ja wam mówię na przykładzie stacji roboczej HP-Z600, na której obecnie działam, bo w moim komputerze padł zasilacz komputerowy, ale to nieważne. Posłuchajcie, powiem wam tak, jeżeli ceny energii w Polsce będą tak dalej rosły, to ja po prostu przesiądę się na takie urządzenie, co się nazywa Raspberry Pi, bo nie będę miał wyjścia. Przykładowo. A niech sobie tu leży. Albo na takie urządzenie, które się nazywa Chromebookiem, bo nie będę miał wyjścia, bo ceny energii w Polsce to jest jakaś wielka katastrofa. Ta stacja jest wyposażona w dwa oddzielne procesory 6-rdzeniowe 12-wątkowe, razem mamy 12 rdzeni, 24 wątki, do tego dochodzą dwa akceleratory graficzne Nvidia Quadro FX580, które też wpierdziela każdy 40 W. No i mamy super kosmiczne, wydajne chłodzenie w tym urządzeniu. Przejdźmy sobie tutaj na ekran komputera, gdzie mamy pamięć RAM 2,7 GB wykorzystane z 50 GB. No i mamy trochę tego jest. To nie jest reklama tej stacji, tylko chcę wam pokazać, że to wciąga trochę. To trochę wciąga prądu. Naprawdę to trochę prądu wciąga. Specyfikacja tego urządzenia. Workstation Xeon. Dokładna specyfikacia. NUVO 96, jedna grafika, druga grafika. Teraz ktoś powie, po co ty to nam pokazujesz? Pokazuję tylko to, że jeżeli chcecie sobie być niezależnymi, ja to wiecie, ja płacę za ten prąd, mam gdzieś ile go zużywam, dla mnie to można, mogę nawet wiadrami ciągnąć. To tak, tutaj sobie coś oglądam, jak pan elektryk montuje pewne urządzenie. Ale słuchajcie, ja siedząc sobie w internecie, często, nie historie, tylko zakładki, siedzę na takich dziwnych stronach, którzy moi pseudo koledzy w pracy uważają, że jestem chory umysłowo, że jestem że powinni mnie trzymać w domu dla obłąkanych, no bo ja wyznaję jakieś dziwne nauki i tak dalej. Bo siedzę w takich sieciach różnych. Ciekawe, czy nam się otworzy. Proszę bardzo. Siedzę w takich... w takich właśnie stronach. Jak PSE, Państwowe Sieci Energetyczne. Gdzie mamy zapotrzebowanie, jakie Polska potrzebuje, wodne i tak dalej. I mamy, gdzie jest ta energia wysyłana w danym momencie. Wspomniałem, bo miałem rozmowę przez telefon. PSE, Polskie Sieci Energetyczne. Proszę bardzo. Adres proszę bardzo. www.pse.pl/.com. Ja sobie siedzę tutaj, ja sobie po prostu patrzę, co jest grane. Tu mamy nawet wszystko opisane. Zalecane oszczędzanie energii. 7, 19, 20. Zalecane użytkowanie. Normalne użytkowanie. Mamy tu wszystko pokazane, co jak ten. Tylko trzeba się trochę wysilić, poczytać. A nie jak niektórzy. Jakoś to będzie. Powiem wam tak, jak słyszę takie słowo jakoś to będzie, to mam ochotę taką osobę stuknąć w łeb czymś. Bo taka osoba ma po prostu głęboko w dupie co będzie. I to co pokażę, to nie jest reklamą urządzeń sklepu, bo ja po prostu nie dostaję od tej osoby, od tego sklepu żadnych pieniędzy, ale ja pokazuję wam, że jeżeli chcecie mieć dobry UPS do kotłowni, to ja mogę polecić coś takiego na swoim własnym
na swoim własnym przykładzie, że to u mnie działa, to urządzenie działa, to się sprawuje jak należy, proszę bardzo. Cały opis urządzenia powinniście mieć dobrze widoczne. To jest naprawdę dobre urządzenie, które naprawdę wam mogę polecić, bo wiem, że działa. No. I o co chodzi? No chodzi właśnie o to, że ja się jeszcze cieszę, że ja mam licznik analogowy starej technologii w domu, bo dzięki temu wiem właśnie, ile prądu zużywam. Bo jakby w tym miejscu był licznik właśnie cyfrowy, dajmy przykładowo, że na cewce Rogowskiego, to bym musiał, jak wam pokazywałem, nie będę się tutaj ukrywał, bo ja już dawno dokonałem tego zakupu, kupiłem licznik do prądu, ten co wam pokazywałem na Allegro. No czemu mi nie chcesz wyjść, panie kolego? O. Ja ten licznik prądu wam pokazywałem już dawno na Allegro. O, przepraszam, bo go się tak trzyma. Kultech ze wszystkimi zabezpieczeniami, trójfazowy. I bym musiał podłączyć go tak, że dać go tu i przewody z licznika puścić na ten licznik i dopiero z tego licznika na tablicę. Bo to byłoby najlepsze rozwiązanie w tym momencie. I dajmy na to, że mamy licznik elektroniczny z cewką Rogowskiego. To co się dzieje? No mamy od razu z miejsca 1,5 razy zawyżone zużycie prądu. A dlaczego? No bo cewka Rogowskiego sama w sobie już jest błędem konstrukcyjnym. Jakby był czujnik Halla, byłoby lepiej. Cewka Rogowskiego po prostu zawyża zużycie. A dlaczego? No bo są zakłócenia na przewodach. I dzięki temu, że taki licznik cyfrowy z cewką Rogowskiego podpinamy pod taki licznik, to ten licznik tłumi wszystkie zakłócenia i szumy na każdej fazie i dzięki temu cewka Rogowskiego pracuje pięknie i jak trzeba, a tym samym nie mamy zawyżonego zużycia. Po to wam to pokazuję, że ja po prostu wiem, co trzeba zrobić, żeby się nie narobić, a jeszcze na tym zarobić. Więc po prostu dlatego ja kupiłem sobie licznik tego typu, że jak coś, to ja sobie tu go przypnę, kabelki od licznika pójdą tutaj, a dopiero z tego licznika wyjdą na tablicę rozdzielczą, znaczy rozdzielnicę. To jest mikro rozdzielnica. A co jest najlepsze, mam takich kilka w domu. A druga jest tu. Ta idzie dopiero na kolejne pokoje. Ja po prostu zrobiłem tak, żeby się nie narobić przy tym. Zaraz ktoś powie, po co ty o tym mówisz? Po to, żebyście nie zostali oszukani przez waszego dostawcę energii elektrycznej. Piszcie komentarze, jak wy to widzicie, ale ja po to robię takie rzeczy, żeby ludzi ostrzec, że po prostu elektrycy podsyłani przez dystrybutorów energii, a także ich koledzy, którzy świadczą usługi, są w tej samej mafii, i oszukują ludzi po to, żeby ich nabijać w butelkę, nabijać ich na kasę. No bo tym światem rządzi pieniądz, wiem o tym. Ale gdzie jest ta cała przyzwoitość i uczciwość ludzka? No zdechła. Bądźmy poważni. Który elektryk bierze odpowiedzialność za swoje czyny? Prawie żaden. Bo ten elektryk, który niedaleko mojej miejscowości Celestynowa robił elektrykę na poddaszu jednej rodziny, gdzie ta elektryka poszła z dymem i pół dachu, to jakoś nie wziął odpowiedzialności za swoje czyny. Stąd go uniewinnił, a rodzina pół dachu nie ma. To jest przykład tylko, że Janusze i skurwysyństwo ogólne i partactwo w tym zawodzie istnieją. A już nawet nie mówię o spożywaniu ogromnych ilości alkoholu, które przy tym towarzyszą, bo tu cytując starego PRL-owskiego elektryka, który pracował w energetyce, nie powiem u kogo, do 2009 roku i z nim rozmawiałem. Ten zawód jest tak obciążający psychikę, że w tym zawodzie nie da się nie pić. Pozdrawiam serdecznie.